Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarze poświęconym Azji. Webinarze w serii Projekt Azja w strefie kultur Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj mamy atmosferę już dość świąteczną, bo akurat zaczął padać śnieg tutaj w Warszawie, więc to jest dobry moment, żebyśmy porozmawiali sobie o czymś związanym ze świętami Bożego Narodzenia, czyli o chrześcijaństwie. Dzisiaj spędzimy godzinę, może troszeczkę więcej, na rozmowie o tym, jak wygląda chrześcijaństwo w Chinach, jak wygląda sytuacja chrześcijan w Chinach i będziemy mieli tak naprawdę bardzo dużo tematów. Okazuje się, że jest to zagadnienie, które naprawdę obejmuje wiele różnych kwestii, więc postaramy się powiedzieć, jak najwięcej możemy na ten temat. Ja nazywam się Marcin Jakobi, jestem profesorem Uniwersytetu SWPS, prowadzę Zakład Studiów Azjatyckich tutaj na Uniwersytecie i mam ze mną dwóch bardzo ciekawych gości. Pierwszym gościem jest pani Maria Magdalena Sztuka, sinolożka, polonistka, obecnie robiąca doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim, redaktor naczelna kwartalnika Chiny Dzisiaj. Kwartalnika, który jest poświęcony w dużej mierze katolicyzmowi w Chinach, ale nie tylko, innym religiom również. Mario, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Drugim gościem jest dr Marek Tylkowski, historyk, doktor nauk o kulturze i religii, i podkreślam tutaj słowo religia, z którym mam przyjemność współpracować na studiach azjatyckich w Uniwersytecie SWPS, gdzie od wielu lat wykłada. Marek interesuje się religiami, nie tylko chrześcijaństwem, nie tylko katolicyzmem, ale również historią religii w Chinach. Marku, witam ciebie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim. I chciałem jeszcze zapowiedzieć jednego gościa, który nie jest tu z nami fizycznie obecny. Natomiast niecały miesiąc temu przeprowadziłem bardzo dla mnie ważną rozmowę z pastorem, doktorem Franklinem Ishidą, który jest dyrektorem do spraw Azji i Pacyfiku w Kościele Ewangelicko-Luterańskim w Ameryce. To jest Evangelical Lutheran Church in America, w skrócie ELCA. To jest taka organizacja, która reprezentuje luteran amerykańskich. Ten kontakt dostałem dzięki pomocy Kancelarii Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, czyli właśnie luterańskiego. I ta rozmowa pozwoli mi zebrać sporo informacji o tym, jak wygląda sytuacja związana z protestantami w Chinach i współpracą środowisk protestanckich światowych z tymi środowiskami i społecznością w Chinach kontynentalnych. Także będę tutaj pastora Ishidę wspominał wielokrotnie. Mam jego zgodę na to, żeby cytować jego wypowiedzi z naszej rozmowy. Także mam nadzieję, że dzięki temu będziemy mieli też jakiś tutaj komponent wiedzy o protestantyzmie, bo jest to ważny element chrześcijaństwa, który jest obecny w Chinach. Akurat tak się złożyło, że zarówno Maria, jak i Marek reprezentują ten świat katolicki, a ja sam jestem luteraninem, także sądzę, że będziemy mieli dobry balans tutaj tych dwóch najważniejszych nóg chrześcijaństwa obecnych w Chinach. Jeszcze na koniec tego wstępu chciałem wszystkich Was serdecznie zaprosić do tego, żebyście zadawali pytania w czacie. My te pytania dostajemy, ja postaram się jakoś wpleść w naszą rozmowę na tyle, na ile będę mógł. Nie obiecuję, że na wszystkie od razu odpowiemy, ale będziemy się na pewno starać. I bardzo dziękuję Wam wszystkim za obecność. Mam nadzieję, że to będzie webinar, który dobrze nas wprowadza w atmosferę świąteczną. Marku, może zacznijmy od Ciebie. Chciałbym, żebyś dał nam taki krótki rys chrześcijaństwa w Chinach. To jest oczywiście długi temat, nie mamy za dużo czasu, więc powiedz nam trochę, żebyśmy mogli sobie wyobrazić te ramy historii obecności chrześcijan w Chinach. Dobrze, dziękuję za wywołanie mnie do tablicy. Bardzo chętnie powiem kilka słów o chrześcijaństwie w Chinach, tak starając się streszczać. Chrześcijaństwo w Chinach już jest od czasów starożytnych. Wydawałoby się ludziom, którzy nie są obeznani z tematyką, że to jest kwestia XIX wieku, XX, misjonarzy, ale już w czasach starożytnych byli chrześcijanie w Chinach. Legendy niektóre mówią, że nawet święty Tomasz Apostoł dotarł do Chin, ale nie ma na ten temat żadnych przekazów historycznych, potwierdzeń. Ale wiadomo już, że w VII wieku naszej ery do Chin przybyli misjonarze nestoriańscy. Nestorianie to był taki odłam chrześcijaństwa starożytnego, który powstał w V wieku naszej ery. I rozwijał się głównie na wschód od Cesarstwa Bizantyjskiego, ponieważ w Bizancjum zostali uznani Nestorianie za heretyków, więc rozwijali się na
Wschodzie, w Azji, mieli swoje placówki, nawet w Indiach, w Chinach i ich rozwijali się aż do czasów podbojów mongolskich, kiedy to chrześcijaństwo nestoriańskie upadło i w zasadzie do dnia dzisiejszego się nie podniosło. W Chinach chrześcijanie nestoriańscy zostawili wiele zabytków. Charakterystycznym symbolem ich jest krzyż umieszczony w lotosie. Nestorianie byli takimi prekursorami inkulturacji, czyli przystosowania chrześcijaństwa do mentalności chińskiej i czynili to używając odpowiednich terminów buddyjskich do tłumaczenia prawd chrześcijańskich. Na przykład słowo Bóg tłumaczyli jako słowo Budda, słowo anioł tłumaczyli jako słowo bodhisattva i swoją sztukę też taką w chińskim stylu robili, o czym może, jeżeli będzie kiedyś pytanie, to powiemy więcej. Nestorianie zniknęli z Chin mniej więcej gdzie mniej więcej zniknęli w VIII wieku naszej ery. Później w Chinach kolejny etap rozwoju chrześcijaństwa to misje franciszkańskie. Misje franciszkańskie z XIII wieku, był taki franciszkański misjonarz Jan z Monte Corvino. Tenże misjonarz przybył do Chin, udało mu się zdobyć uznanie dworu mongolskiego, wówczas bowiem Chiny znajdowały się pod panowaniem mongolskim i został pierwszym arcybiskupem Pekinu. Jednakże jego działania misjonarskie też skończyły się niepowodzeniem, ponieważ Chińczycy zrobili powstanie, które obaliło panującą dynastię Yuan i wraz z obaleniem panującej dynastii Yuan też znikło to chrześcijaństwo, znikł katolicyzm, który był rozpowszechniony głównie wśród Mongołów, nawróconych właśnie przez Franciszka z Monte Corvino. Następnym etapem rozwoju chrześcijaństwa w Chinach są misje jezuickie. Misje jezuickie, które są związane przede wszystkim z postacią wybitnego jezuity Matteo Ricci. Matteo Ricci w 1601 roku przybył do Pekinu, aż udało mu się, i on zastosował również taką taktykę inkulturacji wiary katolickiej do warunków chińskich. Zaczął się ubierać jak uczony konfucjański. Głosił, że jest uczonym konfucjańskim przybyłym z Zachodu. Przetłumaczył na język chiński różne dzieła nauki zachodniej, na przykład elementy Euklidesa. Stworzył mapę świata, jak go znali ludzie na Zachodzie. Pojawiły się pierwszy raz obrazy obu Ameryk, południowej, północnej. Napisał po chińsku nawet traktat o przyjaźni, który zawierał wiele cytatów z dzieł literatury klasycznej. No i udało mu się uzyskać uznanie na dworze cesarskim. Cesarz zezwolił na propagowanie chrześcijaństwa w Chinach. I to chrześcijaństwo w Chinach powoli zaczęło się od poszczególnych rodzin nawróconych przez Ricciego się rozwijać. Jednakże ten rozwój nie był bezproblemowy. Już na początku XVIII wieku pojawiły się ważne problemy w kwestiach doktrynalnych ze strony samego Kościoła katolickiego, ponieważ jezuici zostali głównie przez dominikanów i franciszkanów oskarżeni o to, iż pozwalają Chińczykom na zachowanie kultu przodków, czyli i czczenia Konfucjusza. No więc tutaj mówią, my tutaj jesteśmy katolikami, a ci Chińczycy dalej tkwią w zabobonach, tak oskarżano jezuitów. Do tego jeszcze było pewne tło polityczne, które jest zbyt skomplikowane, żeby w tym krótkim wystąpieniu mówić. No w każdym razie skończyło się na tym, że papież zabronił stosowania tak zwanych rytów chińskich, czyli zabronił chińskim konwertytom na katolicyzm oddawania czci Konfucjuszowi i przodkom, co jezuici traktowali jako obrządek świecki, na przykład jak zapalenie znicza na grobie. Dzisiaj też zapalamy znicze na grobach zmarłych, ale nie traktujemy to jako oddawanie im czci boskiej. Tak? No więc tak ci jezuici traktowali te czczenie przodków przez Chińczyków. Kiedy cześć oddawana przodkom została zakazana w Chinach, wówczas cesarze kolejni zakazali chrześcijaństwa i było ono zakazane aż do XIX wieku. Oczywiście cały czas przybywali misjonarze, niektórzy zostawali męczennikami.
I to chrześcijaństwo trwało w podziemiu. W XIX wieku sytuacja się zmieniła, ponieważ nastały wojny pomiędzy mocarstwami zachodnimi a Chinami. Chiny przegrały. Jednym z warunków, jaki musiały zaakceptować, była wolność głoszenia chrześcijaństwa w Chinach. Wtedy też na większą skalę zaczynają dochodzić misjonarze protestanccy. Później to chrześcijaństwo dalej się rozwijało, też nie bez problemów. W 1900 roku było tak zwane powstanie bokserów. Hasłem powstańców było: wypędzimy cudzoziemców, wesprzemy panującą dynastię Qing. Przy okazji wypędzania cudzoziemców też mordowano chrześcijan i niszczono wszystko, co chrześcijańskie, jako obce. Powstanie to jednak stłumiono. Kościoły protestanckie i kościół katolicki dalej się rozwijały i tak było przez skomplikowaną historię Chin aż do czasów utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej, kiedy to władzę objęli komuniści. Rząd komunistyczny tutaj patrzył na religię chrześcijańską jako na potencjalną piątą kolumnę. Trzeba pamiętać, że wtedy trwała zimna wojna. Z jednej strony mieliśmy Związek Radziecki, z drugiej Stany Zjednoczone. No i wiadomo, po której stronie chrześcijaństwo się opowiadało. Dlatego też rząd chiński dążył do tego, żeby chrześcijaństwo w Chinach kontrolować. W związku z tym utworzył organizacje, które miały temu służyć. Dla kontroli protestantów w 1951 roku został utworzony Patriotyczny Ruch Potrójnej Autonomii, natomiast dla kontroli katolików zostało utworzone Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich w 1957 roku. Ta organizacja katolicka była potępiona przez papieży, głównie przez papieża Piusa XII w dwóch encyklikach i jednym liście. No i potem jeszcze nastąpiła rewolucja kulturalna w latach 60. Wszelka działalność religijna, nie tylko chrześcijańska, zanikła na około 10 lat. W latach 80. te organizacje na nowo zaczęły wznawiać swoje funkcjonowanie, ale co się okazało? Okazało się, że nie wszyscy chcą do nich chrześcijanie należeć. I na większą skalę zaczęły się rozwijać kościoły protestanckie podziemne, kościół katolicki podziemny i oficjalny. No i mniej więcej tak jest do tej pory. Oczywiście I na tym zakończmy ten wstęp, tak. Dlatego że właśnie doszliśmy do momentu, kiedy rozmawiamy o tej sytuacji, która jest teraz. Ja tak tylko zreasumuję to, co powiedziałeś, Marek, zresztą bardzo fajnie przeszedłeś przez wiele, wiele wieków. Czyli chrześcijaństwo w Chinach obecne było kilkakrotnie, że tak powiem, rozpoczynało swoją historię, nie rozwinęło się w jakiś gigantyczny, masowy ruch aż do czasów współczesnych nam. Mieliśmy w XX wieku jak gdyby dwa takie odcinki. Najpierw tej tradycyjnej działalności misyjnej, potem pewnej swobody na początku Chin komunistycznych, do końca lat 50., kiedy wszystko zaczęło się zmieniać, kampanie polityczne i tak dalej. I właściwie do 85 roku nominalnie dopiero mamy kolejny etap rozwoju chrześcijaństwa, tym razem bardzo, bardzo dynamiczny. Czyli mamy strukturę, w której mamy nadzór partii w ogóle nad religiami i mamy oficjalne organizacje, które teoretycznie są tymi jedynymi legalnymi kościołami, czy protestanckim, czy katolickim, i mamy multum różnych kościołów, zborów, organizacji religijnych, parareligijnych, quasi-religijnych, parachrześcijańskich, które są nieoficjalne. Mario, może teraz ciebie chciałbym zapytać, jak scharakteryzowałabyś ogólnie sytuację chrześcijaństwa w Chinach teraz? Może jakieś liczby byś mogła nam powiedzieć, jak mniej więcej ta rzeczywistość wygląda po tym rysie historycznym? Dziękuję bardzo za pytanie. W tym momencie chrześcijaństwo w Chinach jest właśnie znane z tego podziału, na kościół państwowy i kościół podziemny, kościół legalny i nielegalny, różnie to bywa nazywane. Nawet w sytuacji, w której doszło do porozumienia między władzami Chin a Watykanem, nadal są tam pewne podziały. Te kościoły trochę współpracują, trochę nie, zależnie też od osób pojedynczych, od jednostek i od tego, jak bardzo one są chętne do współpracy z przedstawicielami tego drugiego kościoła, powiedziałabym w tym momencie. Są katolicy na przykład, będę mówić pewnie bardziej też o katolikach, bo o tym więcej wiem, ale są katolicy księża, którzy na przykład są otwarci w stosunku do księży
którzy są w oficjalnym kościele, a sami są w nieoficjalnym, potrafią razem coś tworzyć. Są też księże, którzy nie chcą z nimi współpracować, bo uważają ich za tych, którzy zdradzili w jakiś sposób, którzy są legalni, lojalni wobec partii, wobec rządu. Jeśli chodzi o liczby, to jest trudne, ponieważ w statystykach wygląda to różnie. I w zależności od źródeł ta liczba chrześcijan w Chinach waha się nawet między 40 milionami a 130 milionami. I tak, więc... No właśnie, ja też szukałem różnych informacji. We wrześniu był taki artykuł bardzo dobry w Economist, w bardzo dobrym periodyku, gdzie oni szacują te liczby łącznie chrześcijan i muzułmanów na nieznacznie przekraczające liczbę osób, które przynależą do komunistycznej partii Chin. Mówią, że wszystkich chrześcijan jest co najmniej 38 milionów, ale to rzeczywiście są bardzo, bardzo trudne do oszacowania dane. Pamiętam takie badania szerokie, które robiło Pew Research Center w 2011 roku, gdzie pytali Chińczyków o przynależność czy zdefiniowanie jakoś ich religijnej, że tak powiem, przynależności, i też te liczby były bardzo, bardzo trudne. Czyli czy możemy powiedzieć, że nie wiemy dokładnie, ilu jest w ogóle chrześcijan? Myślę, że możemy tak powiedzieć. Możemy też powiedzieć, że protestantów jest więcej niż katolików, bo to też jakby w tym statystyki są zgodne. Ich jest, no właśnie, nie wiem, kilkadziesiąt milionów, może 40, może 50. Katolików w różnych statystykach to wygląda tak, że na przykład 10, 12, w niektórych państwowych statystykach jest to ponad 6 milionów. Też z tego, co czytałam, statystyki się różnią z powodu pewnego konfliktu interesów, tak, bo na przykład władze państwowe nie chcą pokazać, że aż tak ten kościół się rozwinął. Natomiast niektóre organizacje zagraniczne chciałyby właśnie promować to, że w Chinach jest tak dużo katolików, i te liczby są przeciągane po tej skali na dwie różne strony. No właśnie, mamy tutaj pierwsze pytanie, które idealnie nam pasuje w tym momencie. Makaron z cukrem nas pyta, czym jest spowodowane to, że jest protestantów dużo więcej niż katolików? To jest trudne pytanie. Macie jakieś pomysły, jak możemy na to odpowiedzieć? Marku, może ty najpierw. Dobrze. Ja sądzę, że w przypadku katolików rozwój jest o tyle trudniejszy, iż Kościół katolicki wymaga pewnej infrastruktury. Są biskupi, są księża, jest sprawowana msza święta, czyli ludzie się gromadzą gdzieś, są podporządkowani jakimś instytucjom, i to wszystko jest trudniejsze tak do rozwijania. Natomiast jako protestant tylko powiem, że w kościołach protestanckich też są nabożeństwa i też się trzeba zebrać, ale absolutnie zgadzam się z tobą, że nie ma tej jak gdyby zewnętrznej infrastruktury, czyli te społeczności protestanckie należą do jednej instytucji, tak jak jest w przypadku kościoła katolickiego. Natomiast w przypadku protestantów mamy bardzo różną infrastrukturę i najbardziej są popularne tak zwane house churches, czyli taki styl protestantyzmu, gdzie ludzie zbierają się prywatnie w swoich domach, modlą się, no i później tą wiarę też prywatnymi drogami przekazują. I to jest trudne do wyśledzenia i trudne do zbadania. Jest to łatwiejsze do ukrycia niż na przykład, jeżeli mamy jakąś diecezję, funkcjonuje biskup i ten biskup mianuje określonych księży, tak? A może powiedzmy tutaj o relacjach Watykanu i o kwestii biskupów, bo to może też nam pomoże w odpowiedzi na to pytanie, czy katolików jest mniej również dlatego, że tak naprawdę do dziś komuniści chińscy nie dogadali się z Watykanem, albo może inaczej powinienem powiedzieć, Watykan nie dogadał się z władzami HRL, mimo że rozmowy różne trwają i ostatnio też były bardzo ciekawe różne doniesienia medialne o tych rozmowach. Mario, może ty? Rozmowy trwają, to prawda. I nawet sam papież Franciszek teraz w różnych wywiadach mówił, że ten proces trwa już od czasów pontyfikatów poprzednich kilku papieży i że jest to kompromis, jest to dialog. On używa właśnie takich słów, mówiąc o tych rozmowach, że skoro jest to dialog, który wymaga kompromisu, to oczywiście będą też ofiary, będą też osoby, które będą cierpiały, co może brzmieć trochę kontrowersyjne dla nas jako dla odbiorców.
i zwłaszcza dla osób, bo właśnie jego decyzje o zawarciu porozumienia z władzami Chin, porozumienia o mianowaniu biskupów z 2018 roku oraz tego ostatniego, o którym pewnie więcej powie Marek, to właśnie bywają kontrowersyjne, ponieważ no, na przykład kardynał Zen, który jest emerytowanym kardynałem Hongkongu, dużo mówił o tym, że papież sam nie zna prawdziwego komunizmu, czuje dużo współczucia dla komunistów, on nie wie, co to znaczy się dogadywać z komunistami i właściwie to nie wie, co robi. Natomiast sam papież właśnie podchodził do tego w ten sposób raczej, że biskupi bywali mianowani przez państwo, albo mianowanie biskupów bywało mianowane przez państwo w historii wielu państw, i że to nie jest jakaś nowość, nie jest to coś dziwnego i że jakby jest to pewien krok na drodze właśnie do pojednania i do zjednoczenia tego kościoła w Chinach. No bo rozumiem, że gdyby największy problem polega na tym, przynajmniej z zewnętrznej strony patrząc na to, że Watykan oczekuje, iż biskupi będą mianowani przez papieża, natomiast chińskie władze uważają, że mają całkowitą tutaj niezależność w mianowaniu biskupów w ramach struktury de facto podlegającej strukturze partyjnej. Czy dobrze to zdefiniowałem, czy chcielibyście to jakoś przedefiniować? Znaczy tutaj władze chińskie uważają, iż biskupi powinni być mianowani formalnie przez to Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich. Tak? Nie jest tak, że wszyscy członkowie Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich są członkami partii komunistycznej. Tam też należą. Ale jej podlegają. Strukturalnie, podlegają, prawda? W mniejszym lub większym stopniu, bo to też jest dosyć skomplikowane. Mogę tutaj się powołać na przykład na biskupa Aloyzego Jinlusiena, biskupa z Szanghaju. On niedawno wydał wydał swoją autobiografię, którą przeczytałem, i on między innymi w swoich kazaniach twierdził tak: jeżeli ktoś kocha i ojczyznę, i Kościół katolicki, to powinien być członkiem Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich. Ale jeżeli ktoś kocha ojczyznę, lecz nie kocha Kościoła katolickiego, no to nie powinien należeć do Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich. I nawet w jednym z wywiadów jego, które czytałem, to twierdził, że ta relacja miejscowego episkopatu z Patriotycznym Stowarzyszeniem Katolików Chińskich jest skomplikowana i bardzo zróżnicowana w różnych regionach. Dużo tutaj zależy też od osobowości poszczególnych ludzi i bywa też tak, że jak mamy biskupa z dużym autorytetem i silną osobowością, to jemu jest to patriotyczne stowarzyszenie miejscowe podległe faktycznie, a nie on temu stowarzyszeniu. Niemniej władze komunistyczne nad tym stowarzyszeniem czuwają, kontrolują też konferencję episkopatu w chińską i decydują o i starają się decydować o tym, kto jest wyświęcany, a kto nie. Przy czym sytuacja jest o tyle skomplikowana, że są biskupi, którzy są wyświęceni za zgodą Watykanu, a bez zgody rządu. Są biskupi wyświęceni za zgodą rządu, bo żeby biskupa wyświęcić, to muszą go wyświęcić inni biskupi. Czyli ci biskupi namówieni przez rząd chiński dokonują z punktu widzenia Watykanu nielegalnego wyświęcenia jakiegoś trzeciego biskupa. Więc tacy też są. I są tacy, którzy są i za zgodą rządu, i za zgodą Watykanu wyświęceni. Faktycznie już za czasów Benedykta XVI, co podaje właśnie wspomniany przez Marię kardynał Józef Zen, było tak, że po cichu się dogadywał rząd i Watykan, kto ma być biskupem. A papież Franciszek, jaką zmianę wprowadził, to jest to, że tych biskupów, którzy byli dotychczas wyświęceni bez zgody Watykanu i podlegali ekskomunice, on przyjął z powrotem na łono Kościoła, uznając, że ich święcenia są legalne i legalne, choć wcześniej też były ważne. Tak? Dobrze, dziękuję bardzo, Marku. Powiedziałeś trochę o tych wariacjach lokalnych. Wydaje mi się, że jest to temat bardzo ważny, dlatego że mówiąc o chrześcijaństwie w Chinach, na pewno wielu z nas myśli o prześladowaniach chrześcijan, czy o problemach, trudnościach z uprawianiem kultu, przynależnością do kościołów. Ale my, i tu mówię o naszej całej trójce, jesteśmy sinologami, zajmujemy się Chinami, znamy język chiński, mieszkaliśmy w Chinach. Wiemy, że Chiny to jest duży kraj, gdzie są ogromne różnice na poziomie lokalnym, jeżeli chodzi o politykę. Czy te różnice widać również, jeśli chodzi o traktowanie chrześcijaństwa? Mario? Widać. Też rozmawialiśmy o tym trochę wcześniej i właściwie doszliśmy do wniosków takich, że
To zależy często od tego, jak katolicy czy też chrześcijanie ogólnie w danym miejscu dogadają się z miejscowymi władzami. Bywa tak, że jest kaplica, która jest kaplicą podziemnego kościoła i dochodzi do poświęcenia tego miejsca, które ma być jakimś miejscem kultu. I wydawałoby się z naszej europejskiej perspektywy, że w tym prześladowanym kościele na pewno będzie tam tylko obecne dwie czy trzy osoby i po cichu to poświęcą i pójdą do domu, a okazuje się, że jest to huczna impreza, na którą przychodzi miejscowy sołtys, który jest w partii i nie jest wierzący. Także myślę, że łatwo sobie wyobrazić też coś takiego z taką świadomością, tak? Aczkolwiek zdarzają się też oczywiście księża, którzy są wyświęcani po kryjomu o 5 rano gdzieś u biskupa, który przebywa w areszcie domowym. Takie historie też słyszałam. Dlatego wygląda to bardzo różnie. Tak samo jak są miejsca, gdzie na przykład krzyże rzeczywiście są zdejmowane z budynków, ponieważ wyglądały zbyt jaskrawo i chrześcijanie zachowywali się tam tak, jakby chcieli po prostu jakoś kłuć w oczy wręcz tych miejscowych urzędników, a bywają miejsca, gdzie wszyscy się ze wszystkimi dogadują i jest w porządku. Tak, bywają też różne sytuacje, bardzo różnie to wygląda. Tak samo jak mówiliśmy o tym, że na przykład młodzież nie jest wpuszczana do kościołów w niektórych miejscach, tam gdzie to jest bardziej zaostrzone, a w innych miejscach niepełnoletnie osoby mogą wchodzić do kościołów, wciąż są dla nich organizowane rekolekcje, obozy jakieś wakacyjne i wszystko dobrze działa. No właśnie, poruszyłaś tutaj właściwie trzy tematy, przynajmniej z mojej perspektywy. Pierwszy to jest temat traktowania chrześcijan przez władzę. W rozmowie z Franklinem Ishidą, ja go zapytałem o to, on powiedział, że według jego wiedzy, a przypomnę, że jest to człowiek, który jest odpowiedzialny właśnie za te relacje kościoła amerykańskiego, luterańskiego z Chinami i bardzo często jeździ do Chin i współpracuje z tymi różnymi społecznościami, no widać ogromne różnice. W mediach bardzo dużo pisano, w mediach zachodnich o polityce w prowincji Zhejiang, gdzie w 2014 roku była taka gigantyczna akcja ściągania, ponad chyba 1500 krzyży było ściągniętych z różnych kościołów i zinterpretowano to jako szeroką walkę z władz komunistycznych z chrześcijaństwem. Natomiast no, to była inicjatywa gubernatora prowincji, który zresztą później dostał intratne stanowisko, ale no, nie miało to odzwierciedlenia w innych prowincjach. Franklin Ishida opowiada o jego relacjach w prowincjach Sichuan i Yunnan, gdzie z kolei bardzo władze okazują się elastyczne i tolerancyjne. Podkreślał, że bardzo dużo władze komunistyczne wiedzą o kościołach nielegalnych. To znaczy, to nie jest tak, że te kościoły są niewidoczne. Zresztą to, co ty, Maria, powiedziałaś, to nie jest tak, że oni się spotykają gdzieś w katakumbach i uciekają, jak tylko widzą obcą twarz. To są bardzo często duże zbory, które zupełnie legalnie wynajmują jakieś przestrzenie konferencyjne. Czasami to nie są kościoły jako budynki takie osobne kościelne. Ja sam byłem na nabożeństwie właśnie dokładnie tak wyglądającym. Ci ludzie nie boją się, to znaczy oni biorą udział w kulcie w sposób, można powiedzieć, otwarty zupełnie. Natomiast no, teoretycznie są to nielegalne zgromadzenia, więc teoretycznie grożą za to sankcje. No ale znowu, znając Chiny, pewnie powinniśmy powiedzieć o tym, co w Chinach znaczy, że jest jakiś przepis i potem praktyka. Prawda? To zależy właśnie od interpretacji. Czyli mamy strukturę prawną, która mówi, to jest nielegalne zgromadzenie, no ale nikt z tym nie robi nic do pewnego momentu. Coś się zmienia i nagle okazuje się, że wchodzi policja, zamyka ludzi, przesłuchuje, może nawet aresztuje. Więc co się w takim razie dzieje w tych sytuacjach, kiedy rzeczywiście władze coś robią? No bo też nie możemy udawać, że chrześcijanie w Chinach zupełnie nie podlegają żadnej presji i nic im się kompletnie przykrego nie dzieje. Dlaczego władze decydują się na jakieś działania skierowane przeciwko kościołom czy społecznościom chrześcijańskim? Prawdopodobnie dlatego, że nie chcą, żeby Kościół stał się siłą, która w jakiś sposób zaszkodzi władzy lub też obali rząd. Władze Chin przeprowadziły takie badania w Europie w czasach, kiedy u nas upadały tutaj reżimy komunistyczne, badały różne czynniki, które na to wpływały, łącznie z pontyfikatem Jana Pawła II, tak, ale też w ogóle z kościołem w Polsce na przykład, bo tutaj to chyba było najbardziej takie wyraziste. I starają się trzymać Kościół w ryzach. Nie chcą, żeby jakaś obca ideologia, jak oni to pojmują, czyli chrześcijańska, zagroziła w jakiś sposób ich władzy i zachwiała tą strukturą.
No i mamy jeszcze chyba jeden temat ważny, temat sekt, dlatego że chrześcijaństwo i tutaj no, z pewną przykrością muszę powiedzieć, głównie protestantyzm, jako że jest taką religią mniej zinstytucjonalizowaną, bardziej swobodną, wolną, no nie jest wolny od problemów związanych z różnego rodzaju sektami, czyli różnymi zgrupowaniami, organizacjami, które nie do końca zgodnie z teologią, czy katolicką, czy protestancką, luterańską, kalwińską, wszystko jedno, oddają się kultowi, mieszają różne inne elementy, idą w kierunkach, które no, uznawane są przez te kościoły głównego nurtu za nieodpowiednie teologicznie. I takich sekt jest bardzo dużo w Chinach. Marek, czy mógłbyś coś o tym powiedzieć? No, zgadza się i ja bym tutaj dodał, że to niekoniecznie jest problem też jedynie protestancki. Trochę też można znaleźć jakiś odłamów z katolicyzmu, co wiąże się z tym, że w latach 50. biskupi katolicy w Chinach mieli przywilej potajemnego wyświęcania, więc później się pojawiali racyś różni samozwańczy księża, samozwańczy biskupi. Jak nie ma tego kościoła oficjalnego, nie ma tej oficjalnej kontroli, no to trudno to wszystko zweryfikować i też takie różne wypadki się zdarzały i myślę, że to też jest też jakiś pewien kontekst, w którym należy rozumieć politykę watykańską. Natomiast tych sekt protestanckich, czy odłamów protestanckich, no takim najlepszym przykładem jest The Church of Almighty God. Jego przywódczynią jest pani, która nazywa się samą Błyskawicą Wschodu i twierdzi, że jest kolejnym wcieleniem Jezusa Chrystusa. Organizacja ta jest uznawana w Chinach za organizację przestępczą, zresztą też i nie bezpodstawnie. W 2002 roku organizacja ta dokonała porwania 33 przywódców innych kościołów protestanckich, pastorów, misjonarzy i próbowali za pomocą narkotyków, robienia im kompromitujących zdjęć, nawet hipnozy, przekonać ich, żeby zaczęli głosić, że właśnie ich przywódczyni jest nowym wcieleniem Jezusa Chrystusa. No a teraz sobie mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie uzyskała azyl i ma się dobrze. No właśnie, no Franklin Ishida też to potwierdził. Ja go zadałem mu takie pytanie, czy uważa, że te zgrupowania, zbory, organizacje chrześcijańskie, które są najczęściej czy podlegają jakimś sankcjom władzy w Chinach, czy nie jest tak, że duża część z nich to są właśnie organizacje, które po pierwsze, tak jak Maria powiedziała, mają duże aspiracje, pokazanie się na zewnątrz, czasami polityczne i partia czuje się zagrożona, czy nie swoją. A z drugiej strony, czy nie są to właśnie sekty, które z innych powodów zupełnie, że tak powiem, prowokują różne działania. No on potwierdził, że raczej tak jest, to znaczy jego zdaniem, zgodnie z jego doświadczeniami, te społeczności chrześcijańskie, które nie są bardzo duże i bardzo widoczne i bardzo aspirujące i głośne i właściwie koncentrują się na działalności religijnej, raczej, i tutaj mówię raczej, bo tutaj te warianty lokalne są istotne, pozostawiane są w spokoju, nawet jeżeli to są nieoficjalne kościoły, czyli nielegalne, tak jak kościoły domowe, o których powiedziałeś, Marku. Czyli no bardzo często ci prześladowani chrześcijanie, którzy odwołują się i próbują znaleźć jakieś wsparcie, między innymi w Europie, to są jednak osoby, które byśmy zakwalifikowali jako przynależące do różnego rodzaju sekt. Mam nadzieję, że to generalizowanie nie jest krzywdzące dla nikogo, no bo jeszcze raz muszę podkreślić, że Chiny są bardzo duże i bardzo dużo różnych jest wariantów lokalnych wszystkiego, co się w Chinach dzieje. Myślę, że to jest ważne, bo tak. My sobie o tym nawet nie zdajemy sprawy, ponieważ Polska nie jest taka duża, więc po prostu trudno jest to czasami nam pojąć, co się dzieje w tak wielkim państwie. No właśnie, mamy też pytanie od Main Drag o to, które regiony są najbardziej, a które najmniej tolerancyjne na chrześcijan. Powiedzieliśmy o prowincji Zhejiang, gdzie się zdarzyły te bardzo niesympatyczne antychrześcijańskie działania. Powiedziałem o prowincji Sichuan i Yunnan. Macie jakieś informacje jeszcze dotyczące tego, gdzie jest bardziej tolerancyjnie albo gdzie jest mniej tolerancyjnie? Bo ja znowu powołując się na Franklina, tylko powiem, i to jest też moje doświadczenie, że im bliżej Pekinu, tym mniej tolerancyjnie. To znaczy Pekin jako stolica władzy jest miejscem, gdzie najtrudniej jest robić różne rzeczy.
od uprawiania kultu religijnego po różne wydarzenia kulturalne, po no po prostu najwięcej tam jest kontroli, urzędnicy najbardziej się boją podpaść. No bo pomyślmy o tym też z punktu widzenia w ogóle takiej mentalności urzędniczej, a im dalej od Pekinu, tym łatwiej. Za wyjątkiem Xinjiangu, gdzie też panuje dosyć duża kontrola i gdzie też wszelkie organizacje religijne miałyby duże trudności, żeby się rozwijać. No tak, dobrze powiedziałeś o Xinjiangu, bo też mamy jedno pytanie od Kiry, jaka religia jest najbardziej prześladowana w Chinach? No i tutaj pewnie musieli powiedzieć o Ujgurach, o muzułmanach w Xinjiangu. Czy też zgadzacie się z tym, że to pewnie jest społeczność najbardziej prześladowana w Chinach obecnie? Myślę, że z jednej strony to jest prawda, aczkolwiek tutaj niekoniecznie ta społeczność jest cała prześladowana ze względu na islam swój. I muzułmanie żyją w całych Chinach. Mamy też dużą mniejszość muzułmańską Hui, która wyznaje islam. Tylko tutaj się nakładają takie konflikty etniczne. Trzeba pamiętać o tym, że Ujgurzy mają pewne aspiracje niepodległościowe. Wcześniej też dokonywali ataków terrorystycznych. Na przykład w metrze w Guangzhou jeden przedstawiciel ujgurskiej organizacji nacjonalistycznej z nożem zaczął dźgać ludzi i zabijać. Tak samo też spotykałem Chińczyków, którzy mieszkali w Xinjiangu i opowiadali mi takie rzeczy, że na przykład boją się jeździć pociągiem, gdzie jest jakaś większa grupa Ujgurów, czy konduktor się boi sprawdzać bilety. Więc był to region niespójny. Chiński rząd zaczął stosować politykę, która na pewno na Zachodzie nie znajduje zrozumienia i z naszego zachodniego punktu widzenia jest kontrproduktywna, ponieważ budzi resentyment i pewną nienawiść podsyca. Jednakże z ich punktu widzenia jest to jakiś sposób do walki z terroryzmem. No i co z tego wyjdzie, no to zobaczymy, czas pokaże. No dobrze, ale wróćmy do chrześcijaństwa, bo rzeczywiście temat ujgurski jest bardzo trudny, bardzo skomplikowany, bardzo wrażliwy też, jeśli chodzi o naszą wrażliwość, że tak powiem, poszanowania praw człowieka, a trudny, zgadzam się Marek całkowicie z tobą, że to nie jest wszystko takie proste i też powinniśmy tą głębię zaznaczyć, złożoność, skomplikowanie tematu. Jeden z uczestników naszego seminarium, przepraszam, webinaru pyta, jaka to była prowincja, więc powtarzam, prowincja Zhejiang, która znajduje się na wschodnim wybrzeżu Chin. To jest ta prowincja, o której mówiliśmy, że najwięcej się działo tam różnych rzeczy dotyczących właśnie represji rządowych. Powiedzmy jeszcze troszeczkę może o tych relacjach rząd czy władza w Chinach, Komunistyczna Partia Chin, a społeczności różne chrześcijańskie. Dlatego, że bardzo zaskoczyło mnie w rozmowie z Franklinem to, że powiedział, że Kościół luterański w Stanach Zjednoczonych ma bieżące, stałe kontakty z różnymi urzędnikami chińskimi, którzy są ich odpowiednikiem w rozmowach i z kościołem oficjalnym i ze społecznościami nieoficjalnymi, tymi kościołami domowymi. Że te kontakty są żywe, nawet dotyczą takich kwestii jak oczywiście przed pandemią, nie teraz, delegacje. To znaczy amerykańscy luteranie jeździli do Chin, dostawali wizy, spotykali się tam z kościołami lokalnymi. Oczywiście zbudowane było to, co Franklin podkreśla, na pewnego rodzaju doświadczeniu w tych relacjach i pewnego rodzaju świadomości, że obydwie strony będą w jakiś sposób szanować specyfikę tych relacji, ale nie można powiedzieć, tak jak mi się wydawało wcześniej, że chrześcijanie w Chinach są całkowicie odcięci od różnych społeczności chińskich, chrześcijańskich poza Chinami. Czy jeśli chodzi o katolików jest podobnie? Tak, też... Mogę coś powiedzieć, kilka słów, bo tak, jakby z moich rozmów z chińskimi katolikami i z takich kontaktów z nimi wynikało, że rzeczywiście mieli pewien rodzaj współpracy i że wspólnoty zagraniczne im pomagają. Na przykład akurat moi znajomi najbardziej się zetknęli z ruchem Focolare, który ma swoją siedzibę pod Florencją we Włoszech. I właśnie tam jeżdżą też na pewne takie rodzaje rekolekcji albo studiów, bo na przykład mają właśnie wizy studenckie i mieszkają tam przez cały rok na przykład. Albo też mogli stamtąd przyjechać do Polski na Światowe Dni Młodzieży, albo też mogli właśnie
w jakiś inny sposób z tego czerpać. Sami tam w Chinach też organizują się w grupy i wspólnoty, nazywają siebie Dajating i właśnie Czyli wielka rodzina. Pracują, tak, czyli wielka rodzina i tak, zastanawiam się też nad sensem jakby tak, tego słowa, bo ja na początku nie wiedziałam jeszcze, że chodzi o fokolary, a myślałam, że rzeczywiście oni nazywają siebie rodziną, bo często też podkreślali, że jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami i Bóg nas wszystkich obdarza po prostu, a my jesteśmy tutaj jedną wielką rodziną w Chrystusie, więc to jest takie dwuznaczne. Więc tak, jest ta współpraca. Są też stowarzyszenia zagraniczne, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Przypuszczam, że w Stanach na pewno też. Które jakoś wspierają chińskich katolików, umożliwiają im studia za granicą, umożliwiają im przyjazdy, różne kursy też, umożliwiają im takie kursy formacyjne z zakresu na przykład w ogóle życia w zakonie, takiego życia konsekrowanego, bo w Chinach z powodu rewolucji kulturalnej i różnych innych takich politycznych działań jakby część... Przez część czasu historii istnienia tego kościoła brakowało takiej regularnej formacji. W związku z tym zabrakło jakby jednego pokolenia ludzi, którzy przekazują tą wiedzę i te doświadczenia dalej. Dlatego teraz często właśnie albo siostry zakonne, albo księża, którzy chcą żyć w taki sposób, przyjeżdżają do Polski albo do Niemiec, albo do innych państw europejskich jakoś się dokształcać w tych dziedzinach. Też na seminaria teologiczne. Przy czym trzeba by było jeszcze dodać i podkreślić, że często jest to przyjazd z punktu widzenia chińskiego prawa nielegalny. To znaczy, że się wyjeżdża na wizę studencką, jak wyjazd turystyczny i tak dalej, i niekoniecznie informując rządu chińskiego o religijnym celu wyjazdu. Tak samo tak. Też bywają różne osoby duchowne, które udają się do Chin też nie pod swoją prawdziwą tożsamością osób duchownych i też tam pomagają. No właśnie, bo to jest też rzecz, która wróciła w naszej rozmowie, rzecz związana z tą taką niedopowiedzianą naturą relacji, prawda? Czyli mamy jakąś strukturę prawną, mamy jakąś praktykę, która mówi o tym, że teoretycznie społeczności chrześcijańskie w Chinach nie kontaktują się, nie mają oficjalnych relacji z organizacjami poza Chinami, bo jest to interpretowane w oczach partii, w rozumieniu partii jako obca ingerencja. W praktyce jest zupełnie inaczej. Mario, ty masz jeszcze jakieś ciekawe doświadczenia? Ja chciałam jeszcze dodać, że, bo to jest całkiem ciekawe rzeczywiście, że w jednej z chińskich prowincji, w Hebei bodajże, rozwija się bardzo prężnie polska oaza, to znaczy utworzona w Polsce swego czasu. Bardzo ciekawe. Czyli tak zwany ruch Światło-Życie. I bardzo jakoś Chińczykom przypadł do gustu. Myślę, że z kilku względów. A druga rzecz, którą chciałabym też tutaj poruszyć, to to, że księżom zagranicznym zdarza się przebywać w Chinach, żyjąc tam i mieszkając, wykonując pewne zawody swoje, zawody wyuczone, nie teologiczne, i po prostu żyjąc tam wśród ludzi, tak? Bo jako księża nie mogliby tam rzeczywiście oficjalnie być misjonarzami. Dobrze, chciałbym teraz zmienić temat troszeczkę, dlatego że mamy dwa, chciałbym rzucić dwa hasła. Jedno hasło to jest sinizacja i chciałbym, żebyśmy powiedzieli, co to jest. A drugie hasło związane z tym trochę to jest nowe tłumaczenie Biblii, o którym też dość głośno było w różnych mediach, które mówiły o obecnej sytuacji chrześcijaństwa w Chinach. Te rzeczy się łączą. Czy możemy trochę opowiedzieć, co to jest sinizacja chrześcijaństwa? Sinizacja chrześcijaństwa to jest taki program, można powiedzieć, władz chińskich w 2017 roku rozpoczęto go, mający na celu zchińszczenie co do formy i treści różnych religii obcych i w ogóle sinizację w taką pod względem formy budynków, napisów, i tak dalej. Polega to na tym, iż różne wyznania religijne obce powinny być, jakby to powiedzieć, bardziej przyjazne dla Chińczyka, bardziej zgodne z głównymi wartościami kultury chińskiej, a jednocześnie z najważniejszymi wartościami socjalistycznymi, które akurat głosi chińska propaganda. Na to można też patrzeć na różne sposoby, bo Chiny są krajem, który jest znany z tego, że istnieją tam różne kampanie. Te kampanie trwają przeważnie przez kilka lat, a potem wszyscy o nich zapominają.
Taka była na przykład kampania jeszcze za poprzedniego prezydenta harmonijnego społeczeństwa. To na niwie religijnej też się odbywało. Tam można było popatrzeć na strony religijne organizacji islamskich, katolickich, protestanckich i wszędzie były artykuły, jak katolicyzm może się przyczynić do budowy harmonijnego społeczeństwa, jak islam może się przyczynić do budowy harmonijnego społeczeństwa. No teraz mamy synizację, to wszyscy będą się zastanawiać, jak możemy się przyczynić do synizacji, a później będzie jakaś nowa kampania zapewne. Więc z jednej strony tutaj nie powiedziałbym, żeby z tym nie przesadzać z powagą tego ruchu. No z drugiej strony to widać przez to, że na przykład większe szanse na dofinansowanie mają takie projekty budowy kościołów, które by zawierały więcej elementów chińskich. No właśnie, bo w mediach zachodnich trochę pisano o tym, że na przykład ingeruje się w treść psalmów, które jakieś dodaje się tu słówko, tam słówko, żeby trochę wydźwięk zmienić, że pracują Chińczycy teraz nad nowym tłumaczeniem Biblii. Tego dotyczyło jedno z pytań, które dostaliśmy. Ja spytałem Franklina o to. On powiedział, że w rozmowie z jego partnerami religijnymi w Chinach, no jasno był taki wydźwięk tych rozmów, że rzeczywiście, że takie plany nowego tłumaczenia Biblii na język chiński są, natomiast do tej pory nikt się za to nie zabrał. I prawdopodobnie te plany będą jeszcze przez wiele, wiele lat niezrealizowane, że tłumaczenie stare, które mocno zakotwiczyło się w społecznościach różnych chrześcijańskich w Chinach, obowiązuje, ludzie się przyzwyczaili do niego. Ono nie jest nacechowane politycznie. Czyli można powiedzieć, że chrześcijanie chińscy korzystają z przede wszystkim jednego tłumaczenia na język chiński i nowe, no być może jest potrzebne z punktu widzenia aktualizacji pewnego języka, na przykład na tłumaczenie nazw i tak dalej. Z drugiej strony jego sinizacja jest pod znakiem zapytania, więc na razie chyba nie mamy co się za bardzo niepokoić tym, aczkolwiek no Chiny zaskakują, także też nie chciałbym zbyt różowego tutaj obrazu kreślić. Znaczy ja powiem tutaj do ciebie, do tego tematu, że jak byłem ostatnio w Chinach, to już w internecie Pisma Świętego nie można było kupić i w księgarni spółek też zniknęło. Także to jest jakieś pokłosie tej polityki. Aczkolwiek mogę powiedzieć z drugiej strony, że na przykład katechizm Kościoła katolickiego można było kupić. Tak no samo właśnie, to jest ciekawe. Różne tłumaczenia pism ojców Kościoła, które są jako traktowane choćby na przykład jako książki historyczne, czyli można kupić Orygenesa, świętego Augustyna, o naśladowaniu Chrystusa, Tomasza Kempis po chińsku. No tu jest właśnie też ciekawy temat dotyczący tego, widzimy jak Chiny się zmieniają pod rządami Xi Jinpinga. Widzimy, że ta śruba wolności czy braku wolności jest przykręcana cały czas, że coraz większa jest kontrola, że coraz mniejsza jest swoboda i to jest na wszystkich polach, to nie jest związane tylko z religią i dotyczy to również religii. To, co znowu już powołam się na Franklina, to, co powiedział mi w rozmowie, co mnie również zaskoczyło, to jest to, że te różne elementy, które widzimy nieprzyjazne, jeśli chodzi o politykę chińskich władz względem chrześcijan, to nie są nowe przepisy, tylko to wszystko jest egzekwowanie istniejących przepisów. Czyli na przykład w mediach też były takie informacje o tym, że na kościołach trzeba zatykać chińskie flagi. I one mają być wyżej niż krzyże. No więc Franklin powiedział, że to już jest stary przepis, tylko że po prostu on był nieegzekwowany. Podobnie przepis z ogromnymi jakimiś zasadami, które mają być umieszczane na ścianach każdego z kościołów. I tego nikt nie robił. Natomiast teraz przychodzi rzeczywiście władza i mówi, taki jest przepis, macie to zrobić. Czy w waszych rozmowach, czy w waszym doświadczeniu rzeczywiście jest takie przeświadczenie, że przychodzą nowe czasy niepokojące, nowe jakieś polityki, czy bardziej po prostu egzekwowane są istniejące przepisy, czy jakoś inaczej patrzycie na tą kwestię, no pewnie takiego coraz większego napięcia, które gdzieś tam w tych społecznościach religijnych w Chinach istnieje?
Myślę, że trochę to napięcie rośnie. Trochę też jest tak, że mówić na przykład właśnie o takich różnych przepisach, jak to, że młodzież nie ma właściwie prawa do własnych poglądów w kwestiach religijnych, a jednocześnie dotychczas wciąż są miejsca, gdzie młodzież może chodzić do kościołów i brać udział w rekolekcjach, ale to właśnie może zacząć być egzekwowane i może być egzekwowane coraz szerzej i coraz bardziej. Natomiast z moich kontaktów i rozmów z katolikami wynika, że oni, i też z tego, jak obserwowałam ich życie, to powiedziałabym, że oni właściwie nie skupiają się za bardzo na takich rzeczach i też na przykład na sporach doktrynalnych, na takich kwestiach, na które za bardzo nie mają wpływu politycznych, tylko po prostu starają się czynić dobro wokół siebie. I rzeczywiście widziałam i poznawałam osoby, które na przykład jeździły co miesiąc do miejscowego domu starców, jeździły do domu dziecka i angażowały się bardzo w tą lokalną społeczność, w pomoc swoim właśnie współbraciom w wierze i żyły przede wszystkim w ten sposób, to uznając za jakiś taki swój codzienny cel. I myślę, że to też jest takie coś, co może być bardzo efektywne w takich warunkach, jakie są w Chinach w tym momencie i na pewno dużo bardziej akceptowane przez rząd niż takie akty na przykład terroryzmu czy rażących jakichś pokazów swojej wiary, o których wcześniej mówiliśmy, albo też takie właśnie zachowania sekt, tak? Że właśnie takie życie na co dzień i pomoc bliźnim jest jakby dobre i z punktu widzenia tradycyjnej chińskiej filozofii zakładającej dobro ogółu, tak? Nie tylko jednostki i też właśnie z punktu widzenia chrześcijaństwa. No właśnie, bo to jest kolejny wątek naszej rozmowy, czy chrześcijanie jakoś władzy są potrzebni? I trochę odpowiedziałeś już na to pytanie, bo chrześcijanie załatwiają mnóstwo bardzo dobrej roboty w Chinach. No i jeszcze tu jest kwestia wizerunku międzynarodowego. Kraj, który by traktował jakoś szczególnie źle chrześcijan, no to byłby źle postrzegany na arenie międzynarodowej. Być może mniej ludzi chciałoby kupować produkty produkowane w tym kraju, więc jakiś dobry wizerunek dla Chin jest potrzebny, więc choćby z racji tego jakiś tam modus vivendi z tym chrześcijaństwem musi być utrzymywany. No właśnie, tutaj jeszcze raz się muszę odwołać do Franklina, że chrześcijanie, właśnie tą dobrą robotę, o której powiedziałem, no to jest właśnie ta misja społeczna. To, o czym Mario też wspomniałeś, czyli pomoc biednym, pomoc medyczna, opieka nad osobami starszymi, opieka nad osobami z niepełnosprawnościami. Na przykład różne społeczności chrześcijańskie okazały się świetne w niwelowaniu skutków takich kataklizmów jak trzęsienie ziemi w Syczuanie. To są bardzo często lokalne społeczności chrześcijańskie, czyli to są po prostu ludzie, którzy uważają, że mają swój obowiązek w pomaganiu bliźniemu i jakoś organizują się tam, gdzie władza niekoniecznie jest dobrze zorganizowana, bo też nie wszędzie jest tak. Musimy pamiętać o tym, że pomoc społeczna w Chinach jest terminem stosunkowo nowym, i no, niektóre regiony są naprawdę pozbawione takiej infrastruktury, którą my pomocowej, rządowej, którą my byśmy traktowali jako coś, co jest gwarantowane. I te społeczności bardzo się przydają. Ale są też takie, no można powiedzieć, potężne, wielkie organizacje, na przykład jeśli chodzi o protestantów, to jest Amity Foundation. To jest taki NGO chiński, który działa od wielu lat. Jest organizacją religijną, ale jest organizacją pożytku publicznego, czyli właściwie ma korzenie religijne, ale działa na, tak powiem, niwie świeckiej. Czy z organizacjami katolickimi jest podobnie? Znacie jakieś przykłady takich organizacji albo międzynarodowych, albo takich, które w Chinach gdzieś tam wyrosły i działają i mają zasięg ogólnochiński? Czy ogólnochiński, to nie wiem, nie spotkałem się. Wiem, że Czerwony Krzyż dosyć prężnie działa, ale na terytoriach Hongkongu. No tak, to jest trochę inne. Jest w stanie w Chinach kontynentalnych prowadzić swoją działalność, to nie wiem, więc myślę, że tutaj akurat sam Kościół katolicki nie jest tak dobrze zorganizowany jak kościoły protestanckie, ale trzeba też pamiętać o bardzo dużej dysproporcji liczebnej. Jeżeli tych protestantów jest powiedzmy od 40 do 100, między 40 a 100 milionów, to katolików w większości opracowań podaje się liczbę około 12 milionów. Czyli to jest taka bardzo mała kropla w całym morzu Chin.
więc trudno liczyć, że mieliby jakieś organizacje w skali narodowej, które by tak sprawnie działały jak protestanci, którzy mają miliony członków i ludzi. No tak, tu masz rację. Niedługo się będziemy zbliżać do końca webinaru, więc chciałbym jeszcze parę rzeczy z wami załatwić. Po pierwsze, mamy trochę pytań. Jedno pytanie trudne, znaczy ja nic na ten temat nie wiem, może wy mi pomożecie. Pani Zofia Sobieska pyta, czy w Chinach miały miejsce jakieś objawienia maryjne lub cudy? Tak, aczkolwiek nic mi nie wiadomo o tym, żeby któreś z tych objawień lub cudów zostało oficjalnie uznane przez Kościół katolicki. Aczkolwiek sam, jak byłem kiedyś w jednym z kościołów, akurat w Shenzhen, to jest miasto graniczące z Hongkongiem, to natknąłem się tam na taką ulotkę, gdzie była to książka spisana przez jedną kobietę, która twierdziła, że objawia się jej Jezus Chrystus i namawia ją do tego, żeby przyprowadzała do kościoła kolejnych ludzi. Więc takie zjawiska, takie wydarzenia też w Chinach się dzieją, aczkolwiek nie są jakoś rozpropagowywane poza to środowisko lokalne. Bardzo, bardzo ciekawe. Mamy jeszcze dwa pytania, które odnoszą się trochę do tego tematu, który na początku poruszyliśmy, czyli relacje Watykan-Pekin. Pytanie, Macron z cukrem pyta o reakcję chińskich katolików na decyzję o przedłużeniu tymczasowego porozumienia, a jeszcze mamy jedno pytanie, do którego chciałbym dojść, tylko że nie wiem, gdzie ono jest. Za dużo było pytań dotyczących, aha, przepraszam, pan Filip Trafalski pyta, jakie są perspektywy na podstawie działań z ostatnich lat rozwoju relacji Watykan-Chiny, czyli jakbyście mogli krótko powiedzieć o reakcję chińską i o perspektywy rozwoju relacji. Czy tak, to może ja zacznę. Jeżeli chodzi o reakcję, no to trudno jest nam zbadać reakcję katolików chińskich. Myślę, że dla większości wiernych nie jest to jakaś sprawa paląca lub pierwszej wagi, ponieważ większa część takich katolików zwykłych, którzy nie są zaangażowani jakoś w politykę, po prostu żyje swoim życiem, chodzi co niedzielę do kościoła lub nie i trzyma się z dala od polityki. Jeżeli zaś chodzi o ludzi bardziej zaangażowanych politycznie, to też zależy od tego, jaki oni mają ogólnie stosunek do polityki Watykanu, do jakiego stronnictwa w tej polityce watykańskiej należą, ponieważ wiadomo, że na przykład w Watykanie jest z jednej strony mamy papieża Franciszka, który jest papieżem dosyć liberalnym, ale ma też on opozycję konserwatywną, więc ludzie, którzy z zasady krytykują go na innych polach, automatycznie często zakładają, że także i na tym polu prowadzi jakąś politykę niezgodną z ich oczekiwaniami i go krytykują, niekoniecznie do końca znając całą sprawę. Możemy powiedzieć, iż krytykiem tych porozumień jest kardynał Józef Zen, który był wcześniej biskupem Hongkongu, więc wydaje się być człowiekiem kompetentnym. On nazywa to wszystko sprzedażą kościoła katolickiego w Chinach, zawiedzeniem nadziei katolików. Sądzi, że kościół miał lepszą pozycję negocjacyjną do rządu chińskiego bez tego porozumienia, bo tak to już to porozumienie do czegoś go zobowiązuje. Jednakże czy jego zdanie jest uzasadnione, to jest trudno zweryfikować. Ponieważ Chiny są takim wielkim krajem jak Europa i Stany Zjednoczone łącznie. I sądzę, że efekty tego porozumienia na takim gruncie lokalnym też będą bardzo różne. Na gruncie, jeżeli mówimy o ten wymiar polityczny czy międzynarodowy, też tak naprawdę nie możemy tego obiektywnie ocenić, ponieważ to porozumienie jest tajne. No My właśnie, tego nie wiemy dokładnie, co tam jest napisane. Także nie wiemy, co chiński rząd obiecał Watykanowi, ani co Watykan obiecał chińskiemu rządowi, więc tutaj bawienie się w jakąś przesadną krytykę lub wychwalanie tego porozumienia jest nieuzasadnione. Możemy tylko gdybać. Maria, jak myślisz, że wygląda przyszłość relacji Watykan-Pekin? Ja nie wiem, czy tutaj mogę coś dodać, bo rzeczywiście to jest wszystko takie skryte mgłą.
Ja mogę chyba tylko mieć nadzieję, że rzeczywiście życie przeciętnego katolika czy przeciętnego chrześcijanina się nie pogorszy i że będą mieli szansę wyznawać to, w co wierzą i będą mieli takie możliwości, a rząd, nawet jeśli będzie jakoś zaostrzał pewne swoje działania, to będzie też pozostawiał im wolność wiary i wyznania i nie będzie ich jakoś bardzo dręczył. Dobrze, masz. Jedną Marek. Rzecz, że tutaj jest z punktu widzenia Kościoła cały czas dążenie do jakiegoś porozumienia z chińskim rządem, nie tylko zaczynające się od papieża Franciszka. W 2007 roku na przykład papież Benedykt XVI napisał list do katolików chińskim, w którym cofnął, dajmy na to, uprawnienia do tajnego wyświęcania kapłanów, biskupów. Tak więc Kościół katolicki, kolejni papieże dążą do zjednoczenia wszystkich katolików i podkreślają, że sakramenty udzielane przez księży i biskupów kościoła oficjalnego są ważne, nawet jeżeli ci biskupi lub księża byliby nielegalnie wyświęceni. Tak, ja uważam, że to jest ważne bardzo, żeby to powiedzieć, ponieważ też się spotkałam kiedyś i na forach, i wśród ludzi z takimi opiniami, że komunia na przykład święta udzielana w Chinach przez księży, możliwe, że to jest w ogóle fałszywe, tak? Że to nie jest wcale prawdziwa komunia i to nie jest wcale święte. No ale papieże są przeciwnego zdania. No to coś mówi. Na koniec chciałbym was zapytać o dwie rzeczy. Pierwsze, że taka, jaką literaturę proponujecie, żeby zgłębić temat chrześcijaństwa w Chinach? To jest jedno z pytań. Czy możecie polecić jakieś publikacje? No, może Maria zacznie. Jakbym pokazała jedną taką nowszą, nie wiem czy widać, ale jest to książka, która jest... Przeczytaj tytuł może. Tak, Państwo Środka, Chrześcijaństwo w Chinach wczoraj i dziś. Jest to antologia oparta o artykuły publikowane w La Civiltà Cattolica, więc była wersja włoska, jest wersja polska, ale polecam też bardzo książkę z reportażami niejakiego Liao Yiwu, który podpadł chińskiemu rządowi, w związku z czym nie mieszka już w Chinach. Natomiast swego czasu wydał książkę pod tytułem Bóg jest czerwony, która opisuje przede wszystkim doświadczenia Chińczyków właśnie z tych takich najbardziej burzliwych czasów i prześladowania. Także co kto woli, polecam. Ja jeszcze w ramach autoreklamy mogę powiedzieć, że ukaże się wkrótce mój artykuł o relacjach między Watykanem a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w czasopiśmie Azja Pacyfik, które jest związane z naszym zakładem studiów azjatyckich. Świetnie, bardzo dziękuję. To ja zapraszam do lektury Chin dzisiaj, czyli właśnie nasz kwartalnika, który redaguję, który jest poświęcony religiom w Chinach ze szczególnym uwzględnieniem katolicyzmu. Tak, zapraszam. Dobrze. Też ewentualnie, gdyby ktoś chciał się jakoś angażować, miał pytania, to... No właśnie, bo to jest drugie pytanie o możliwy kontakt z wami. Jeżeli ktoś będzie miał dalsze pytania, jak was można znaleźć? No, myślę, że można się odzywać na przykład na mój e-mail na SWPS, mtylkowski@swps.edu.pl. Sądzę, że jest on gdzieś dostępny na stronach naszej uczelni. Na pewno, to dziękuję. Maria? Ze mną analogicznie na stronach Sinologii Uniwersytetu Jagiellońskiego lub na po prostu maria.sztuka@uj.edu.pl. Zapraszam do kontaktu. Świetnie, bardzo dziękuję. Jeszcze wspomnę jedną publikację autorstwa dr Małgorzaty Religii w rocznikach humanistycznych, zeszyt 2020, Współczesna polityka Chin wobec religii. To jest artykuł, który pokazuje tą stronę, tak powiem, dokumentów i tego, jak od strony takich oficjalnych tekstów Komunistycznej Partii Chin wygląda funkcjonowanie chrześcijaństwa. Mam jeszcze parę pytań. Jeszcze szybciutko chciałbym spróbować na nie odpowiedzieć. Dwa pytania, które trochę moim zdaniem się ze sobą łączą. Jedno od Angeliki o sztukę chrześcijańską. Czy partia również w niej upatruje zagrożenie? Jest to pytanie trudne, ale ja może króciutko spróbuję odpowiedzieć moim doświadczeniem. Kiedyś organizowałem, ponieważ byłem odpowiedzialny za organizację wydarzeń kulturalnych w Azji i w Chinach, miałem ogromny problem z koncertami chórów, które śpiewały kolędy bożonarodzeniowe, ponieważ one były interpretowane jako agitacja religijna. Więc w moim rozumieniu, jeżeli ktoś uprawia coś w Chinach, czyli śpiewa pieśni religijne albo pokazuje sztukę religijną, może być traktowany jako uprawiający
propagandę religijną, co jest niedozwolone w innym kontekście niż Kościół. Ale ja na przykład w Pekinie kupiłam kiedyś bardzo piękną książkę, nie mam jej niestety przy sobie, o chińskiej sztuce sakralnej, w której są takie śliczne reprodukcje obrazów przedstawiających na przykład ostatnią wieczerzę, na której wszyscy siedzą z pałeczkami, albo Maryję w jakimś tam takim chińskim wydaniu, albo Jezusa o skośnych oczach, który wraz z dziećmi garnącymi mu się na kolana siedzi wśród bambusów. I to są po prostu piękne rzeczy. Prawdziwa synizacja chrześcijaństwa. Tak, taka naturalna inkulturacja, powiedziałabym. Coś, co partia teraz w swoim planie też uwzględniła, że należy to robić, natomiast ja jestem zdania, że to już się dzieje w naturalny sposób w Chinach, tak jak w każdym innym państwie po prostu. Ja jeszcze mogę jako ciekawostkę podać przykład, że znam przykład taki też ze swoich podróży. W jednej z mniejszych miejscowości Chin mieszkała pewna starsza pani protestantka i od rana do wieczora miała głośnik i śpiewała psalmy na całą ulicę. Było ją słychać codziennie. I nic. I nic. No dobrze, ostatnie pytanie, bo już przekroczyliśmy trochę czas. Piotr Rząsa pyta, jak w praktyce wygląda rozwijany cyfrowy system kontroli obywateli, system wiarygodności społecznej, jak projekt ten przekłada się na funkcjonowanie chrześcijaństwa w Chinach? No tutaj inny temat zupełnie, ale sądzę, że w dwóch zdaniach możemy powiedzieć. Chcecie odpowiedzieć na to jakoś, czy ja? Ja bym powiedział, że przede wszystkim jeszcze ten projekt cały nie został wdrożony. Jak na razie to są różne wersje pilotażowe. Więc jak ostatecznie będzie z tym punktem, z tym systemem punktów zaufania społecznego, to zobaczymy. No tak, Trzeba pamiętać, że to są Chiny, że w Chinach niekoniecznie zawsze jest wszystko, niekoniecznie wszystko działa tak, jak jest założone. To tak samo jak i z kamerami, które jest ich pełno w miastach, a duża część tych kamer, wiem, nieoficjalnie nie działa po prostu. Nawet to już swoją drogą. Tak, znaczy od strony technicznej jestem przekonany, że można w pełni w Chinach inwigilować każdego obywatela i wiedzieć wszystko, co ten obywatel robi, ale do tej pory partia nie posuwa się tak daleko i rzeczywiście bardzo ostrożnie wprowadza te elementy, które nazwalibyśmy kontrolą czy inwigilacją. Można nawet powiedzieć, że w walce z pandemią COVID dużo większa była inwigilacja społeczeństwa w Republice Korei Demokratycznej, czyli w demokratycznym kraju, właśnie jeśli chodzi o technikę śledzenia przez aplikacje smartfonowe i tak dalej, niż w Chinach, które raczej zdecydowały się na kontrolę przy ruchu obywatela, czyli wejście do autobusu, wejście do szpitala, wejście do sklepu i tak dalej. Więc wydaje mi się, że możliwości techniczne są, żeby dokładnie wiedzieć, kto jak jest zainteresowany religią i czy oddaje się jakimś kultom, ale chyba na razie nic tutaj bardzo niepokojącego się nie dzieje. Dobrze. Wydaje mi się, że odpowiedzieliśmy na sporo pytań. Bardzo Wam dziękuję. Wydaje mi się, że to jest dobry początek, ale na pewno temat nie jest przez nas zgłębiony. Dziękuję bardzo wszystkim naszym widzom, wszystkim osobom, które nas słuchają. I na koniec chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na kolejne edycje webinarów Projekt Azja. Spotkamy się następnym razem 19 stycznia, będziemy rozmawiać o Tajwanie, a na luty zaplanowane jest spotkanie o Korei Południowej, tym razem o kwestiach społecznych, wewnętrznych w Republice Korei. Bardzo dziękuję Mario, Marku, Wam za Wasze doświadczenie, wiedzę i za tą bardzo ciekawą rozmowę. Dziękujemy też. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wszystkim, zapraszam.